roku obchodzimy 20-lecie integracji w naszej szkole. Postanowiliśmy to jakoś specjalnie uczcić i stąd ta impreza. Jest to pierwszy rodzinny, integracyjny piknik pod hasłem Zosieńka, gdzie możemy właśnie się tutaj wspólnie bawić, łączyć, integrować, cieszyć się po prostu pięknym, upalnym dniem. Od 20 lat w naszej szkole mamy oddziały integracyjne, czyli umożliwiamy kształcenie wśród dzieci zdrowych, również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mamy również klasy sportowe i oczywiście klasy zwykłe, więc myślę, że to chodzi o integrację ogólną. Dzieci niepełnosprawne, sportowcy i dzieci zdrowe, tak? Wszyscy razem jesteśmy w tej szkole, a szczególna rocznica, tak jak mówiłam, 20-lecie integracji. To, co pan widzi, to jest efekt pracy naszej szkoły, naszej Rady Rodziców, naszego Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła Bez Barier. Także jesteśmy ogromną społecznością szkolną i działamy na rzecz integracji. My przywiązujemy wagę do tego, przede wszystkim, żeby dzieci w naszej szkole dobrze się czuły. I te z niepełnosprawnościami, i te pełnosprawne. Klimat szkoły jest dla nas podwaliną, dla wszystkiego. Jeżeli dzieci są dobrze zaopiekowane, przychodzą z uśmiechem do szkoły, to i rodzice z uśmiechem idą do pracy i mogą moją siłę na to, żeby wspierać nas w działaniach, które proponujemy. I to jest właśnie to, przyjazny klimat, który jest nieodzowny w edukacji współczesnego dziecka. Akurat w tej szkole z klasami integracyjnymi mam wnuczkę trzeciej B, która ukończyła 10 lat. Od początku jestem tutaj mieszkańcem i śledzę tę szkołę, bo moje córki również wróciły do szkoły podstawowej. Jeżeli chodzi o integrację, nie ma żadnych bajer. Przede wszystkim jest możliwość rehabilitacji w tej szkole, gdzie moja wnuczka uczestniczy. Są zajęcia zróżnicowane, nie tylko polskie, matematyk, ale bardzo dużo ruchowy. Jest możliwość zapisania się do kół integracyjnych. Są przy współpracy wnuczka akurat bierze udział z panią opiekunką ze wspólnym światem. To też bardzo dużo daje, bo jest po schorzeniach. Także na dzień dzisiejszy lepszej możliwości nie widzę. Zobaczymy w przyszłości, jak będzie w starszych klasach. Lubię tu bardzo przychodzić, lubię się tu uczyć. Prawie 1000 uczniów uczy się w naszej szkole, natomiast jeżeli chodzi o oddziały integracyjne, jest ich 18, czyli bardzo duża liczba. No i oczywiście mamy dzieci z różną niepełnosprawnością. Jest to przekrój bardzo szeroki, można tutaj by dużo bardzo na ten temat mówić. Staramy się po prostu przyjmować dzieci, które chcą się uczyć w takim systemie. Zależy im, ich rodzicom, na to, żeby dzieci trafiły do takiej szkoły, szkoły masowej, tak? Żeby miały szansę uczestniczyć w kształceniu w grupie rówieśników pełnosprawnych.